Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy w Czechach, a za chwilkę już nie będziemy w Czechach. Czyli to znaczy, że jesteśmy na targu na granicy, na starym przejeździe kolejowym Bohumin-Chałupki. Jest godzina tam 10-11, więc już nie jesteśmy na pierwszym... O, rzeczka. Prawie 11, tak. Więc troszeczkę później przyjechaliśmy, widzimy, że ludzie tutaj mają dużo rzeczy. Także idziemy zobaczyć, co tutaj dzisiaj fajnego nam się uda znaleźć. Zapraszamy. Panie, jak to się... Coś chcesz, to pytaj od razu. To serka wyświetlenia? 30 zł. Podgrzybki. Takie podgrzybki. Fajne. Ten humorek jest ładny. Co? Mój jest ładny humorek. Ładny. Co się pytaj? Pytaj. Ten humorek jakie to, nie? Nie ten. A to jest nie ten? To jest w ogóle na pomadkę. Aha, żeby tam sobie okay włożyć albo zapalniczkę. Bardziej taką miałam na myśli. Aha, to będzie 10 zł. A weź mi. Kolejny do kolekcji będzie. Dobra. Ale to są kreciki. Jest drugi zakup. Pierwszy najważniejszy. Najlepsze langusze tutaj są, jakie jedliśmy. Jeszcze nic nie zobaczyłeś, ma już jedzenie przyszło. Tak, więc te tankuj. Już wjeżdża i za chwilę idziemy patrzeć dalej. Nie wiem,
to muszę dopatrzeć, bo ja nie widzę. Te są po piątce za sztukę. Po cztery. Nie. Po pięć, tak sprzedaję. Po pięć. Po ile to? 10 złotych. Nie. Po 5 złotych. Co? Te po piątce za sztukę, to nawet tam, jak negocjacje, to tam stąd panią. Z kartonu żeśmy wzięli. Justyna. Baluszek? Baluszek? Proszę, proszę. Każdy pustka dla siebie znajdzie. Góra 350 zł. Różowe mieliśmy, kobalkowe, wszystko poszło. No ja zbieram. Nie chcesz? Ale małe czy tej średnie? Kurwa, proszę, mam chyba małe średnie. Ej, ale oni puszczą właśnie nie szkło. Tu jest żółte. A tu jest pizza słodna. Tak, tak, właśnie charakterystyczny ten dzyndzel. To jest to jest świetne. To jest sztos. Jak kasety. No, naprawdę. Świetne, no. Nie ma tej rower, który jest.
zdjęcia, lecimy za to. Tak, nie, zgoda. No, ale też takie stylu, nie? Cóż to za twór? Zegar? Tam u góry rozłączyłem, tutaj no. No, was do tego. Ja się cofnę. To by takie mocne, tak? Przepraszam, weź nic, nie? Jakie maski. No to już nie bywa, ale... Okay. Nie do odpowiednia. Ja myślę, że... Ty jakoś się zaczniesz ruszać. Ile pan za to chce? No. A ten to nawet nie zbyt się. Tak, dobrze. Dobrze. Fajne to. A co, ja mam trzej domy w Wilnie. Taki duży szczytarkami. Ona to zabrała, nie? Cóż to jest? No? Nie mam pojęcia. Taki zwyczaj trochę jak Mirostowice, trochę jak ten. Te figury również. Powiedz mi, co to jest? Ty cały kurz jeszcze. Okej, czyli tam się dowiedziałaś, że to jest jeszcze klosz. Tak, tak, i tam skończy się z tyłu, widać to, no. Na trzy lalki. Świetne. No tu mamy, wow. Wszystkie szkło. Ale te zamkujce też są. Tarnowiec. Robi wrażenie. Zabawkę to nie wybrałeś. Jedną zabawkę, co? Firmy to są jakieś, to jest taka wytrana. O, patrz, a tam, co jest ten półmisek, o i tam jest ten talerz, wiesz tak? Też będzie dużo. Dwa, szóstka.
Ja go miałem, raz miałem go na Orwacji, już go tak po prostu nie było go wszędzie. 20, 80, 30. To kolegom się prawie. No ale ty musisz to sobie... Stare butelki. Jsem ti říkal, že jsem se tam ptal, on říkal, že nemá nic na zahradu. Nasze krzesełko. Mamy 4. Ja, dojdź. To schowaj się. Oliwi to walizka będzie. Oliwi. Ty, ale wiesz co mam? Dziwny stwór. No to jest ciekawe. Dziwny stwór. Panie. Mały kotek tu, no ale czarny. Thank you.
Patrzcie. Czy to jest mlecz? Andzia. Widzę. A nie, tego nie widzę. Ale dziwne. Mlecz widział. I rychła jest za. Widzę. No. Rypa. Ej, kaczor mega dziwny. No. Trochę jest pokratowe, będzie tak samo rybka. No i bez stoliczek. No to mu są. Fajnie zrobione. No, fajnie zrobione, fakt faktem. Z podpisem Eryki. Nie. Krzypki. No ładne. Ryba grzybka. Ryba grzybka. Tam była ryba. Wiem. Wydaje, że nie widzę ryb już. Ani kur. My też chodzę na długa i oni zabijają. Wiktory, czy masz własny wam pewny sens? Marka, proszę pana. Znaczy można wykorzystać jak kto lubi, nie? Wiadomo, jak coś. Ale po zakupie prosiłbym pana. Nie, niech się pan teraz przysiądzie, sprawdzić, dobrze. Nie znasz pa. Wyczyścimy. No i tutaj w sumie już obraliśmy prawie wszystko. Tutaj wracamy znowu na most. Czy jest więcej czy mniej, to co roku ciężko stwierdzić, chyba troszkę mniej. Ale też nie ma jakiegoś wysypu ludzi. Thank you.